I dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku Spidrana 6.0, gdzie gram na 10 minut, komentuję ruchy oraz analizuję partie. Jeżeli wydadzą mi się ciekawe i godne do sprawdzenia, w sensie takim, że jak czegoś tam, jak coś przeoczymy, to zawsze warto sobie poanalizować. Zapraszam serdecznie E4, E5, Skoczek, F3, Skoczek, C6. A może zagramy sobie partię hiszpańską? Rzadki widok, jeżeli chodzi o moją grę w tym debiucie. Nie grywam partii hiszpańskiej generalnie, ale spróbujemy, zobaczymy, jak się przeciwnicy zachowają. Ogólny plan też jest taki, że atakujemy skoczka, możemy spróbować wybić tu, ale to znaczy to nie jest taki plan typowy w Hiszpance. Po prostu w ten sposób się rozwija figury. Tu można zrobić roszadę. Jak nastąpi bicie na E4. To jest też ruch wieża E1, jest też ruch D4. Są bardzo ciekawe, bogate warianty. No ale tutaj trzeba się porządnie orientować. Myślę, że osoby, które grają E4, jak najbardziej Hiszpanka może być w repertuarze. No i w tym układzie zauważcie, mam do wyboru na przykład bicie, bicie i bicie tu. Tyle, że. Mm, tak się zastanawiam. Przeciwnik zbije tu, tam się nic nie dzieje. Chyba zagramy c3 z planem d4. To jest też taki typowy plan właśnie w Hiszpance. W ten sposób będziemy chcieli zbudować centrum. I Jak zauważyliście pewnie, cały czas ten pionek na e4 jest do wzięcia, ale i tak gram wtedy d4. No właśnie, przeciwnik wziął. D4 zagrać trzeba. Bo goniec ze skoczkiem tutaj mocno atakowały, ale też no po prostu zdobycie centrum. I teraz po wybiciu, wybiciu, zobaczcie, nie ma szacha jak w partii włoskiej. E, tu oczywiście wybijamy, i po odejściu gońcem jest ruch D5. I możliwe, że figury czarnych będą się plątać. Jeszcze się tak zastanawiam, czy tu nie ma żadnych ciekawszych zagran. No nie, bo inaczej przeciwnik zagra D5 i będzie problem. Gramy tutaj. I zobaczcie teraz, że skoczek będzie miał odejście tego typu. Prawdopodobnie tam pójdzie w sumie tego skoczka. Jak dalej atakować? Co nie? No, nie mogę zagrać wieżą, bo dostanę tu plombę. Pionek mniej. Hetman E2, może tu będzie wisiało. Ale myślę, że Hetman E2. Po prostu atakujmy skoczka. Tutaj wprawdzie ten pionek teraz wisi. F5 prawdopodobnie, a jak skoczek wróci, co jest bardziej prawdopodobne w moim odczuciu, to taki ruch jak D6 będzie. O, e, to powiem szczerze, jestem zaskoczony. Tu oczywiście bije. Dla nas jest to opcja dobra. Odbijam królem, żeby trzymać związanie, żeby nie stracić pionka. Dwie figury zawierzę. Jest ok. Teraz tak, jak zagram tu, on może wybić, a ja wybijon zagra tu. Się uprości, ale w ten sposób sobie możemy zagrać. Bicie tu, bicie tu, c6, goniec c4, bicie, goniec bije, dwie figury zawierzę. Myślę, że będzie ok. Teraz odejście tutaj i celujemy w króla, co nie znaczy, że tam już ten ruch wygrywa, chociaż mogłem wtrącić takie. O właśnie, mam taki ruch teraz. Zobaczcie, moi drodzy, jak to się pięknie układa. D6. O co chodzi? Nastąpi prawdopodobnie bicie i Hetman E4 z dwoma groźbami: wzięcia wieży i dania mata. No i tak to zwykle bywa. Jak jest bicie, to zwykle zawodnicy wybijają i nie zauważają potem groźb. Także no cóż, na tym poziomie jak widać, jeszcze takie taktyki ciekawe wchodzą, więc działa to wszystko. No, jasne, przeciwnik może zagrać tutaj, a jednak wolał obronić wieżę. No dobra, szukamy sobie kolejnego przeciwnika. Zbliżamy się do rankingu 1200. Powolutku E4. Nie wiem, czy słyszycie to wiercenie, mam nadzieję, że nie. Jednak tu jeszcze remonty ludzie robią, gdzie mieszkam, więc czasami tak bywa. O, proszę bardzo, chyba pierwszy raz w życiu w speedranie. Na tym poziomie ktoś mi gra Gambit Królewski, świetnie. Posunięcie skoczek F3, ja bardzo lubię grać Goniec E7 i też ten ruch polecam. To posunięcie powoduje, że będę z czystym sumieniem mógł bronić pionkiem G5, pionka F4 i właśnie tak się dzieje. Mam możliwość zagrania tutaj, potem dania szacha i zdereszowanie króla, choć białe na pewno też będą miały swoje atuty. W zasadzie, moim planem będzie też wyprowadzenie pionka D6, ewentualnie na D5. Ok, pionek D6 musi grać, bo tak, tu bronimy na E5, skoczek nie wlatuje, goniec się otwiera i będziemy aktywnie te figury wyprowadzać. No właśnie, e, chodzi o to, żeby się, ja już to powtarzałem w, 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 kiedyś tam w filmiku, żeby się nie nachapać, czyli zdobywasz pionka, bronisz go, grasz twardo. I nie próbujesz zdobywać innych. Koniec d2 myślę, że to jest bardzo miękkie posunięcie. Koniec b5 chyba a przeciwnik tylko czekał na to, żeby mi związać skoczka. Posunięcie d5 grozi. Eee, po prostu zagramy sobie a6, bo ta wymiana będzie dla mnie bardzo korzystna. Przeciwnik oddaje bardzo silnego gońca w gambicie królewskim, więc tutaj jest w pożądalu. Jest Roszada. Ja myślę, że można się wzmocnić takim ruchem jak najbardziej. Chodzi o to, żeby skoczek na F6 też miał opcję gry. Ok, mamy ruch E5, przeciwnik zaczyna się powolutku jakby to można powiedzieć rzucać, ale gramy D5, blokujemy tutaj akcję. Zobaczcie, goniec białopolowy będzie grał tutaj świetnie po tej przekątnej C8 H3. Nie ma przeciwnika, więc bardzo wygodna sprawa. No tak, skoczek planuje wejść na C5, jest to temat na pewno. Prosty dla przeciwnika. Ja tego skoczka po prostu walnę i po wybiciu zagram skoczek E7. Jednakże inaczej, możliwe, że taki ruch jest planowany, albo zejście ze związania. To jest całkiem logiczne. Myślę, że wieża B8, w związku z tym, żeby nie wpuścić tutaj gońca. No bo jakby mi się te gońce wymieniły. A zobaczcie, jak fajnie się ułożyło. Zbicie, zbicie. I bicie na B2, kolejny pionek do wzięcia, tak jak mówiłem, nie nachapaj się, ale tutaj nie można, tutaj, chociaż to mu się rozdmucha, nie, to nie, nie mogę, nie mogę bić na B2, bo tu zagra i będą opcje. Właśnie Krzysztof, sam o tym mówisz, a teraz chciałeś zagrać coś innego, no dobra, zastanawiam się nad Hetman E7 i skoczek E7, skoczek E7 chyba trzeba grać bo taki ruch to jeszcze zagram tak i obronię, potem nawet roszadę mogę wykonać figura lekka weszła do gry hetman d7 będzie stał chyba dobrze skoczek może wejść na d4, też dobra placówka no ale ja mam pionka więcej i będę, i będę próbował go cały czas trzymać bardzo prawdopodobne że tutaj bicie było też dobre posunięcie b3 czyli tak dosyć prostolinijnie Posunięcie d4 mi się bardzo narzuca, żeby skoczek miał dobrą placówkę. Hetman, żeby miał dobrą placówkę, ja tak zagram. Jak mi już coś do głowy przychodzi, to prawdopodobnie tak będę grał, bo placówka dla skoczka d4 mi się bardzo nie podobała. I zobaczcie, przeciwnik gra wariant ostry i mu to naprawdę fajnie wychodzi. Tutaj mogę zastosować taki ruch. Jeżeli będzie bicie Hetmanem, to goniec zbija i zdobywam figurę. Bardzo możliwy scenariusz. A jeżeli jeszcze raz zagram, tutaj będzie bicie. To możliwe, że trzeba bić pionkiem. Skoczek odbije. No i białe chyba nie będą miały problemów. Możliwe, że ten ruch był za szybki. Mogę jeszcze tak, oczywiście, zagrać. Próbować to bronić. Ale dobra, zagrajmy Hetman D5. Spróbujemy tak nieco zablefować, że Hetman zbija. Co nie, bo to się może narzucać. No, właśnie, i to zadziałało. Zobaczcie, goniec zbija na F3. No i chodzi o to, że obrońca Hetmana został wybity. Typowa pułapka, pułapeczka weszła, taktyka. No i tutaj, zobaczcie, przeciwnik przeoczył. Na tym poziomie, no właśnie, ładnie zagrane w sumie, ten Gambit Królewski ładnie zagrany. Bardzo polecam też na początkowym poziomie, żeby grać takie ostre debiuty. Można przeciwnika naprawdę fajnie wyprowadzić w pole. A też uczymy się przede wszystkim tam dobrej taktyki. No więc takie ostre, fajne rzeczy myślę, że warto grać. W tym wypadku, no jeszcze przeciwnik pozwolił mi na dużo tej partii. Ale muszę przyznać, że naprawdę było tutaj nieźle. No zbijam oczywiście wieżę, no już prezenty tutaj. No to już teraz też kolejną wieżę i tutaj gońca na końcu. Zbijemy sobie. Yy, odetniemy króla od połowy szachownicy. A co tam, zrobię Roszada? czemu nie? Roszada w 23 ruchu. Skoczek, bo chciałem wieżę tutaj wprowadzić. Jak najszybciej. No, jak król tutaj to bicie, może król na F6 się pokusi, nie pokusi się. Odcinamy znowu króla. Jeżeli to, to tutaj to już będzie matowanie szybkie, raczej na e 2 no to będzie szybkie matowanie. Król tutaj, tutaj, tutaj. Dobra. Ale naprawdę chwalę zawodnika, naprawdę chwalę zawodnika. Bardzo ciekawie to poszło. 1221 E4 No i sam zagram Gambit Królewski. Zobaczymy, jak się to potoczy. Zobaczymy, jak się to wszystko ułoży. Ja jestem zwolennikiem grania gońcem na C4, chociaż skoczek F3 też ma swoje niebezpieczne uroki, jak najbardziej. Dlatego, że lubię Hetmana tu, jak zawodnicy wprowadzają. No dobra. już widać gołym okiem, że zawodnik będzie grał B, posunięcie B5, G5 sorry. Zagram D4, żeby uruchomić Hetmana na H5. Tak po prostu spróbuję to zrobić. A dlaczego by nie? Gram na szewca. Czy się to uda? Po Hetman 7 z obroną. Tutaj na F7 i z atakiem. Możliwe, że taki ruch. Po wybiciu, ok, przeciwnik tutaj jednak coś kmini dobrze. Skoczek F3 z obroną, dobra. Wyszedł Hetman, wyszedł Hetman i ok. Zawsze mam ruch E5, on będzie chciał grać tak i tego też pionka zachować. To też jest jakiś tam jego plan na pewno. Ciekawe zagranie też jest tutaj. Tutaj bez bicie. to bić nie może. Dobra, zagrajmy H4, podważmy tutaj ruch Podważmy tutaj pionka na G5. Po wybiciu się roztrzaskają też pionki, co będzie dla mnie korzystne bicie tutaj. Zagranie w ten sposób. To jest dobry ruch. Wow, to jest bardzo dobre posunięcie z jego strony. Eee, bardzo fajne posunięcie. Teraz tak myślę, czy nie zagrać tak. On mi zbije skoczka. Ja zagram tu. On mi zbije bardzo ostre rzeczy się tutaj mogą dziać. I nawet 10 minut to jest za mało, żeby to wszystko sobie przyliczyć. Bić pionka nie, nie można, bo jest ruch d5. Zaskoczył mnie przeciwnik fajnie. Takie posunięcie jeszcze mi chodzi po głowie, więc tak zagramy. E, mocniej atakuje pionka na f7. E, jeżeli nastąpi taki strzał, no to pionkiem tutaj wybicie, wybicie, no i koniec na f4. No i powstaje no, ostro cały czas, jest cały czas ostro i ciekawie. I to chyba jest najważniejsze w tym wszystkim, żeby e, próbować grać nie tylko bardzo schematycznie. Ale muszę przyznać, co ten zawodnik wyrabia. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Dobra, likwidujemy skoczka. Bo skoczka chyba zlikwidować trzeba. Możliwe, że zbije to hetman. Trzeba będzie zagrać tu. Wyjdzie skoczek, a jednak nie. Dobra. Ehm. Um. Tu wisi, mega ciekawie, aha, teraz mogę tutaj zbić, bo tam grozi, tyle że jak ja zbiję tu, on może zagrać wieżą i wieżę uruchomi też fajnie do gry. Gram E5, gramy E5, nie pozwolę Hetmanowi tutaj na szarze. wolę jednak spokojnie. aha, tu nawet na G6 nie może zagrać przeciwnik, zobaczcie, więc E5 super się złożyło, bo jak zagra tu jest bicie i zdobywam figurę na G8. No i udało się to zrobić. No wieża G7 prawdopodobnie, albo na H8 i wracamy na C4. Tak jeszcze przy okazji, żeby goniec nam tutaj nie strzelał. O, no to przeciwnik za dużo podstawia. Możliwe, że po jednej podstawce u przeciwników dzieje się coś takiego, że już tracą chęć do jakiejkolwiek gry. I po prostu są rozkojarzeni. Zobaczymy, jak zagra przeciwnik. Goniec na C4. Spróbujemy zagrać niestandardowo C6 z planem D5. Ciekawe, czy to zadziała. Hetman H5 może być taki ruch, ale to hetman E7 też wszystko bronimy. Dobra, daje przeciwnik zrobić centrum. No to to zróbmy. I zagrajmy normalnie skoczkiem. W porządku. Goniec na C5. Jak wybicie, to mamy wybicie Hetmanem. Ten pionek nie wisi. Skoczek C6. Teraz, jak bicie tutaj, to trzeba zbić pionkiem, bo tu na D5 pionek cały czas podwisa. Ale zobaczcie, zbudowałem bez problemu centrum. Znowu goniec, bronimy. Za cenę ewentualnie zdwojonych pionków. Prawdzie, przeciwnik mi do centrum mocno atakuje, ale. Zagram tak. On możliwe, że odejdzie. Skoro zagrał H3, też się prosi, żeby goniec tam sobie zagrał. Okej. Okay. Pokuszę się chyba nawet o roszadę. Nawet jak goniec zagra tu, ja mam zagranie gońcem tu i będę to wszystko bronił. No i teraz może przejść do pewnych konkretów. Konkretów związanych z na przykład. jakimś E4. Czy nie za szybko. Zawodnik gra. E, ciekawie. Możliwe, że nawet taki ruch? Zastanawiam się. Yy, może nawet taki ruch? Ale nie, to wygląda bardzo dziwnie. Dziwnie bardzo wygląda, bo jak zagram tak, tutaj. Ale ja mogę tam walnąć. Ha, tak, tak. Ja będę musiał tutaj zagrać. On walnie. Dobra, zagrajmy tak, mimo wszystko trochę wbrew tutaj te figury moje nie będą miały przestrzeni, ale to jest konkretne zagranie, więc bo tam już wieża na E1 będzie chciała mi te pionki atakować. Dobra, teraz muszę wrócić i przeciwnik może walnąć tu. Ja mogę walnąć tu, mogę mieć zdwojone pionki, bardzo takie, no nie, nie bardzo chyba dobre, ale też yy, zawodnik będzie musiał je starać się chyba. O, proszę bardzo. Będzie starał się je musia... musiał. Chodzi mi, o... Chodzi mi o to, że w przyszłości, jakby te pionki były zwojone, to on F4 będzie i tak musiał próbować grać. No to tutaj bijemy na E4. Teraz sprawa jest bardzo prosta. Odbicie pionkiem. Możliwe, że taki ruch. Albo po prostu F6. Chyba F6 będzie najprostszym rozwiązaniem. No, bicie na C6 może nastąpić, C3 na jego miejscu bym grał. Znaczy tak, czarne uważam, że nie mają problemów. Jak stoją białe? Ciężko mi ocenić. Wydaje mi się, że trochę gorzej, troszkę. Co nie znaczy, że tej partii nie można normalnie rozgrywać. Wieża C8, no i teraz już są motywy z wieżą i gońcem na polu C4. Już są motywy skoczek B4. No właśnie, hetman D3 to chyba nie najlepsze rozwiązanie. Chyba, że tak przeciwnik będzie się asekurował. Ja na jego miejscu bym coś takiego przemyślał, ale Hetman d mi się nie podoba dla białych, bardzo. W ogóle zagraliśmy e, otwarcie Fildora kontratak atak, w ogóle śmieszne nazwy. I taki ruch bodajże działa. Zaatakujmy. Możliwe, że tak nastąpi. Taki ruch i chyba trzeba będzie grać świeżą. Żeby bronić Hetmana. Hetman A3. Dokładnie tak zagrał. W takim ruchu jeszcze będzie taka opcja. Wieża F7 C3, skoczek na D3. No i tak po wymianie. Tam jest atak. Wieża C2. Tak, to stoi dobrze. Tutaj jest też chyba już przewaga spora. Ta wieża też z tędy będzie mogła sobie grać. No, zastanawiające, skoczek h5, w ogóle tego pod uwagę nie brałem. Skoczek chce wejść tu prawdopodobnie, albo tu. Hmm, możliwe, że odejście skoczkiem. Aha, przecież ja mogę zbić tu stępem e, e, pioneczka i atakować wieżę. No najprostsze co może być, zbicie na a2, zobaczcie i te pionki się sypią. Hetman zbija, wieża zbija. Wieża tak, zagrała, OK. No to wracamy. Tutaj wyjścia nie ma. Jest atak na pionka. I ta wieża z E7 sobie fajnie będzie grała na C7. Też pionek A7. Warto zadbać o to. Tutaj mogę chyba to zbić. No bo skoczek tu będzie mi grał, będzie trochę mnie męczył, ale to też konkretne liczenie. Tu, tu, tu i tu. Dobra, Będzie, będzie skoczek mnie męczył. Zagrajmy w ten sposób i zwyczajnie chyba A6, tak żeby ta wieża nie miała nic do powiedzenia, nawet nie liczę bicia, z uwagi na to, że chociaż nie, bicie mogło być w porządku, ale no nie, 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 nie będę tu się wygłupiał. E, dobra, królew F8, idziemy na czarne pole, żeby już iść do centrum, nie będę tam w siatki matowe wchodził. No tu przeciwnik to teraz pozwala zbyt dużo, wieża bije C2, kolejny pionek do wzięcia. Nawet mogę się pokusić chyba o bicie tego gońca w pewnym, w pewnym momencie. Dokładnie tak. No można wieżę C7, to będzie też bardzo proste. Myślę o D3. Myślę o D3. Niech będzie ruch D3, bo jak biję, to zbijam pionkiem. Grozi ruch skoczek na D3. Jak wieża C1, możliwe, że zbiję tu, podejdę królem, zbiję tu i podejdę. Bo ten skoczek z pionkiem wiecznie tam będą stać, chociaż król podejdzie tu. Oho. Sprytnie, bo tutaj jeszcze jakieś pułapeczki przeciwnik próbuje zakładać. No, można grać naprawdę dużo dobrych posunięć. No, myślę nawet nad tym, tutaj, tutaj, bo ja wiem. Nie, no tak, to chyba jest proste rozwiązanie. Goniec bije, bije pionek. Tam wieża A3 jeszcze tu będzie bronił. Faktycznie może E4 i tutaj. Nie, no to przeciwnik podstawił. No właśnie, to jest właśnie to, nie? No i poddał. Pod nie przegląd partii mi się kliknął niechcąco. I szukamy sobie kolejnego gracza. 1200 już przebiliśmy. E4. Posunięcie C6, czyli obrona karokan. No tak, tak jak mówiłem, jest dużo opcji. Wybicie, jest opcja E5. Ja chyba E5 skorzystam jak zwykle. Chociaż nie, zagram inaczej. Może nie grałem, chyba jeszcze skoczek C6 nigdy. Karokanie na speedrankach. Tu odbijemy. Spróbuję zastawić pułapkę, o ile przeciwnik zagra odpowiednio, bo jeżeli zbije na E4, ja zbiję skoczkiem, on zagra tutaj. Łapka będzie polegała na hetman e2, skoczek f6 i mat na d6. Taka typowa pułapeczka w karokanie. No ale cóż, zobaczymy jak się to rozwinie i czy w ogóle. Długo myśli, chyba został yy, przeciwnik zaskoczony. Chyba został bardzo zaskoczony. Zobaczcie, ponad minutę już myśli nad y, trzecim ruchem. Hmm? Półtorej minutki mija. Ciekawe. Jest E6, czyli myślał nad ruchem. No dobra. W każdym razie widzę, że teoria nie jest mu jakoś specjalnie znana. E, słuchajcie, jak grać? Ja myślę, że bardzo prosto. No wyprowadzajmy figury. Goniec B4 może zagrać. Wtedy myślę, że goniec D3 już nawet nie chcę przepychać. Chociaż można. E, można przepychać pionka i grać sobie w ten sposób. Tyle, że ja tutaj chyba preferuję bardziej otwartą grę białymi. Ale zobaczymy. No, trafił nam się myśliciel. Skoczek D7. No dobrze, koniec na D3. Naturalnie. Nie ma tutaj co za długo myśleć. No, ale tak, solidną strukturę ma. A tyle, że problem z gońcem C8 się pojawia. To jest taki aspekt też strategiczny w przyszłości. Właśnie bardzo podobny do obrny francuskiej z tym gońcem na C8 mogą być problemy często, nie muszą ale mogą ok tu myślę, że po prostu już rozszada no i nawet jak zbiję, zbiję, będę miał gońca na A3 skoczek F6 może zagrać, mogę w sumie E5 przygwozić w następnym posunięciu, dlaczego by nie C5, o bardzo ciekawie no i to mi się podoba, tutaj zbijemy sobie bo grozi po wybiciu wybicie na D5, zdobycie pionka, więc próbujemy szczęścia. Po tym wybiciu jest opcja na E6. Też mi się to bardzo podoba. A jednak, no i bijemy na E6. Tutaj chyba nie ma co liczyć za dużo. Bicie na E6. Chodzi o to, że jak jest tu wybicie, nawet niech on zbija do końca, to tam goniec będzie świetnie grał. A tu po wybiciu pionek będzie słaby. Nawet po tym wybiciu bardzo kuszące jest chyba nawet bicie na F7. Możliwe, że tak, możliwe, że ten ruch nawet na F7 wygrywa, bo bicie na D7 takie bezpieczniejsze. Bardzo możliwe, że po biciu skoczka jest tutaj i chyba się skuszę, bo potem jest koniec na C4, skoczek na G5. Mój król ma roszadę, goniec gra, wszystkie figury grają, to musi się źle skończyć, jeżeli będzie bicie na C3. Musi. Nie widzę innej opcji. No myśli długo myśli. Bo nawet po takim wybiciu jest skoczek na D4 i też jest świetnie białymi. Z prostego powodu jest zrobiona roszada i moje figury już są w stanie przeciwnika atakować. Tak w dużym skrócie mówiąc. Można ten atak konstruować, a tu przeciwnik trochę się chyba popląta. Znaczy na pewno się poplątał z figurkami. Za wolno to wszystko wyglądało. Dokładnie, zobaczcie, i bije w 7 Wysuwam króla i teraz tak. Nad tym się zastanawiam. W sumie on będzie miał chyba problem po tym szachu. Tak. Dobra, dajmy najpierw szacha. Goniec tu pilnuje na G6. Hetman może zagrać na F3, chociaż nie skoczek się zasłoni. No właśnie, tak myślałem, że widełki będą podstawione. Proste widełki. Nie trzeba szukać Mata, można zdobyć Hetmana. Moi drodzy, to tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i widzimy się w kolejnym. Dajcie znać, czy Wam się podobało. A też przypominam o kursach szachowych, coś tam na stronie już widnieje. Również szachowo.pl z kodem pan szachuś macie 10% zniżki na zakupy. To jest też wsparcie mojego kanału. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.